lecimy. Lecimy już? Aha, okej. Okay. Chyba być widoki tutaj, to po prostu zbiocha na razie. To znaczy na razie. No na dobra. Kurwa obstraliśmy w Chicago, bo nie mogliśmy samochodu wynająć. Ile godzin chodziliśmy? No ze dwie godziny wyłazili, nie? No. Dwie na pewno. No ale dobrze, bo udało nam się tanio, kurwa, fajną górkę. Nie, kurwa, nie ma co się sprzyczać. No, kubeczki, kurwa. Kubeczki, stary. Kola, wytyczki. No i automacik, nie? No, jedzie się dobrze. Orange Robert. W sumie akurat jadłem przez jakąś miejscowość Gnieźniwa, nie? No. Kurwa, ale to już długo co tak jedziemy. Bo to zauważyłeś, że masz kurwa takie wiochy. No, no teraz... I dopiero się pojawia taka cywilizacja jak tutaj. Taki kurwa kilka, no wiadomo, kurwa McDonaldy, kurwa Burger Kingi i kurwa Mose. No, ale to jest fakt, nie. Kurwa, to nas ciężarówki wyprzedają, bo się kurwa boimy o mandat, kurwa, bo tu jest napisane kurwa ile mandat za co i kurwa ile tam było 300, nie. Nie, 255 dolców. No. Pierdolę to, kurwa. Chuj wie, kurwa, to się czai. Dobra. A tak wygląda zatłupia Illinois. Nic nie ma, na lewo prosto, na prawo prosto, jakoś farto. Po ile kukurydzy tu jest w ogóle te? Dobra, zacznę kręcić dalej, jak będzie coś ciekawego, na razie może jakiś pilot i... No to jak nie, ale wiesz co, bo te FedExy, kurwa, to mi się wydaje, oni mają na CV, oni wiedzą, kurwa, że te... No pewnie tam tak. ...stoją psy czy coś, no ale ja, kurwa, nie wiem, no jakbym za nim jechał, to bym wiadomo, jakby on dzwonił, to ja też dzwonił, ale CV to za nami na przykład. No właśnie. A już tak mamy jeden rachunek do zapłacenia. No.